Co mam na sobie. Wiem, że pogoda jest taka przeciwna na zewnątrz. Tak jest 13 stopni, ale taki wiatr jest ciepły, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę. Się ubrałam tak na cebulkę i pokażę wam, co mam na sobie. Mój mini makijaż, ponieważ jak widzicie, nie mam już więcej niż połowy rzęs i właśnie idę na uzupełnienie. A i tak potem od tego podklejania taśmą mi się makijaż zepsuje, więc wzięłam tutaj kosmetyczkę i nałożyłam tylko tak, nie pod to. Mam tu taki bałagan, że muszę dzisiaj to posprzątać. Najpierw na twarz nałożyłam ten produkt taki a la krem pielęgnujący baza Sisley'a. Na tym wszystko świetnie wygląda i pięknie potem skóra wygląda. Potem nałożyłam krem CC. W ogóle pomyliłam się i na początku nałożyłam ten i musiałam go zmyć, bo jest, no naprawdę jest za ciemny. Jest za ciemny dla mnie teraz, więc nałożyłam ten krem CC. Potem przypudrowałam wszystko tym pudrem z Becky. I na to tylko nałożyłam te pudry z Hourglass i one robią całą robotę. Bo konturowanie i to takie jakby rozświetlenie, ale ja bym bardziej powiedziała, że jest takie rozjaśnienie niż rozświetlenie. Przepięknie to wygląda. O. I tylko trochę rozświetlacza cookie z tej palety Cheek Leaders i na ustach Pillow Talk i to wszystko. Naprawdę makijaż w 5 minut. A, no i brwi to Benefit, ale to tylko żelem je przejechałam, żeby się trzymały w miejscu. O, i to wszystko. Perfumy na dziś to jest Chance. I coś jeszcze wam miałam pokazać? Chyba nie. Cały czas, słuchajcie, sobie nie zrobiłam tej Pandory, ale już nie będę tego teraz na szybko robić. W ogóle właśnie muszę tu zrobić dzisiaj porządki, bo tu już jest stan naprawdę tragiczny w moim pokoju, w moim biurze, gabinecie. Uważam, że tutaj niektórzy się kłócili na mieszkamy, czy to jest gabinet, a jak trzymasz w tym buty w tym pokoju, to już nie jest gabinet. Ja uważam, że takie, ale tylko znowu jak użyłam angielskiego słowa, to też by było źle. Uważam, że beauty room jest najlepszym określeniem na ten pokój, no ale nieważne. Dobra. No i jak zwykle nie zobaczycie mnie ze stopami. O, może tak zegniemy. Płaszcz kamel. Sweter ten taki szaro-srebrny. Treginsy skórzane. I adidasy Chanel, barwa Louis Vuitton. I to wszystko. Ostatnio ktoś mi jeszcze zadał pytanie, jak ja piorę te skórzane leginsy. Po pierwsze, one nie są skórzane, tylko one są z czegoś syntetycznego. A po drugie, ja piorę normalnie w pralce, jak wszystkie inne jeansy i tak dalej. Wiadomo, bez jakiegoś wirowania, bez takich rzeczy. Natomiast jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to, że jak je wyjmiecie z pralki, no to jednak to jest plastik, tak? Jakaś syntetyczny twór, który oddaje wodę, więc z nich po prostu się leje woda, więc trzeba je albo nad wanną, albo gdzieś na zewnątrz wystawić, żeby one obkapały, bo one mają w sobie bardzo dużo wody, ponieważ pod spodem są podbite takim jakby polarem, czymś miękkim i to właśnie zbiera wodę, która musi odkapać. Tak, osączyć się. O. No dobra, kochani, to ja zmykam. Idę sobie w końcu zrobić te rzęsy, bo to jest tragedia. To ja mam teraz na oczach i widzimy się później.
Alergia mnie dzisiaj męczy też strasznie. No dobra, zmykam. Pa. Hej, Lew. Cześć, słoń! Lew dołączył. Lew dołączył do słonia? Do stada. Do stada. Fajnie. Słoń ma rzęsy. W włosach też masz je. No możliwe. Jak to możliwe? No bo one fruwają, mogą być na włosach. Ja mam kępkę. Sobie do tego. Uważaj, bo to ci wpadnie do oka, a to bardzo boli. Ty to musisz się narażać na takie nieprzyjemności cały czas. No. Współczuję ci bardzo. Ja też sobie współczuję. Chociaż dzwonił do mnie kolega wczoraj, nie mówiłem ci, czy nie chcę skorzystać z jego karnetu Super VIP Spa, ponieważ ma wykupione masaże i zabiegi na wszystko, co się dało, ale niestety wylatuje. Aha. Do Budapesztu i nie będzie mógł skorzystać. Ja to nie przepadam za spice. A on miał tam paznokcie, wiesz, taki ogólny, całość. Uh-huh. Ja to nawet lubię, ale jak sobie pomyślałem, że mam tam siedzieć ileś godzin, no właśnie to, i się niecierpliwić cały czas, to ja bym na przykład takie dwie godziny na rzęsy nie wytrzymał. Nie mówię o 4 godzinach na paznokciach. To po prostu jest nie do wytrzymania. To jest dla normalnego człowieka. A u fryzjera, jak czasami słoń wysiaduje tyle godzin. A u fryzjera to już w ogóle. To ja nie wiem, to powinni. Ja nie wiem, co powinni sypiać cię na czas po prostu. Głupiego Jasia. Głupiego Jasia, tak. Patrz. Ja myślę, że tu możemy stać. No możemy. Przyjechaliśmy coś zjeść. Nie zrobiliśmy zakupów i nie mamy nic w domu, więc pomyślałam, że może byśmy coś na mieście. Mamy to dużo. Jestem już w domu i chcę wam pokazać. Zamówiłam sobie sandałki na lato, takie coś a la Melisa. Nie wiem, czy Melisa to jeszcze... Mel by Melisa chyba już nie istnieje, tak mi się wydaje, bo nigdzie tego nie widzę. A ja miałam taki problem, że ta tańsza linia Mel by Melisa była ok, była wygodna, a te droższe były niezbyt wygodne. A teraz nie widzę tej linii. Jak wiecie, gdzie można je kupić, te Mel by Melisa, to dajcie znać. Ale zdecydowałam się na coś takiego. One wyglądają w ten sposób. I to są właśnie takie sandały z czegoś takiego gumowego, plastikowego, gumowego chyba. I one były w różnych wersjach kolorystycznych. Ja się zdecydowałam na całe czarne, ale były czarne z różową kokardką. I były jeszcze chyba całe różowe albo czerwone, już nie pamiętam. Bo teraz była jakaś sprzedaż czy tam jakiś kod rabatowy. Więc stwierdziłam, bardzo fajnie wyglądają, podoba mi się, jak one wyglądają do tych leginsów. Takie rockowe sandałki, bym powiedziała. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Ja mam 37 i rozmiar jest taki, powiedziałabym, idealny. Nie za duży, nie za mały. I też bardzo wygodne są. No i to są fajne takie, tego typu sandały są fajne, ponieważ tak, to nie są klapki, tylko sandały właśnie, trzymają piętę. Do tego to, że są gumowe, to są super na wszelkie wyjazdy, na jakieś egzotyczne podróże, bo jak się zapiaszczą, zabłocą, zabrudzą cokolwiek, to po prostu je umyjecie pod kranem i będą czyste. I też się te buty, przynajmniej te, które miałam Melisy, nigdy nie niszczyły. Nie patrzcie na moje pedi, bo jutro idę właśnie na paznokcie. Tak. Już mam taki spory odrost. O, nawet nie chcę aparat tego pokazać. O, widzicie? Tak, 3 tygodnie. No i na stopy też jutro właśnie idę na pedi. Ale co myślicie? Mi się podobają. Jakoś tak jak je wyjęłam z pudełka, to nie byłam przekonana.
ale jak je zobaczyłam, jak je założyłam, to mi się podobają. I z boku, i z przodu fajnie wygląda. Ta kokardka. No zobaczcie, nawet do takiego zestawu jak mam teraz, czyli po prostu leginsy, czarna bluzka, to naprawdę spoko wygląda, więc... No jak macie ochotę, to Wam wrzucę linka. Naprawdę, naprawdę niezła. A dajcie znać, gdzie jeszcze się kupuje Mel by Melissa. Jestem ciekawa, chociaż te naprawdę fajne. To jest Red Valentino. Naprawdę całkiem spoko. I wiecie co, tak mi się podoba ten kolor, który mam na paznokciach i na stopach, że chyba jutro pójdę i zrobię go jeszcze raz, a to będzie chyba trzeci albo czwarty raz, kiedy go będę miała na paznokciach. Ale on tak fajnie wygląda do czerni i na stopach też tak ładnie wygląda, że naprawdę mega mi się podoba. Dobra, odwrócę sobie, bo wiem, że nie wszyscy lubią widok stóp, więc tak, więc pokażę Wam się w ten sposób. No i tak, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Ja się cieszę, że w końcu mam rzęsy, bo miałam łyse oczy, a bardzo tego nie lubię. Mam trochę inne niż zazwyczaj. Tak, mniej ich mam, o. I trochę inne. I tak, kochani, ja się będę z Wami już na dzisiaj żegnać. Dzięki za oglądanie dzisiejszego vloga. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, buziaki.